Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz. Wołać będę ku Tobie. Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Może pamiętamy te słowa. Prorok Habakuk. O nic za dużo nie wiemy. Mówią, że prorok wypieszczony przez rodziców, a Habak znaczy trzymać w ramionach, pieścić. Prorokował w Judzie w czasach przed wygnaniem do Babilonu, że był śpiewakiem w świątyni i że zadawał Bogu pytania i oczekiwał odpowiedzi. Krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. To jest ciekawe, że Habakuk doświadcza tego, co nie jest nam obce. On woła, on krzyczy, chodzi od ściany do ściany, wznosi ręce, znowu woła i modli się i pada na kolana i płacze. I co się dzieje? Nic się nie dzieje, bo Bóg nie odpowiada. Habakuk, podobnie jak my, nie mógł patrzeć, co się dzieje wokół niego, w miejscu, gdzie Bóg go posłał. No i otrzymuje odpowiedź, ale nie taką, która by mu się podobała. Bo czasami tak jest, kiedy modlimy się o coś albo za kogoś, to zamiast jakiegoś cudu albo wysłuchania tych naszych próśb pojawia się coś innego albo coś, co zaprzecza temu, o co się modlimy. I co wtedy? Nie poddawaj się, bo Bóg ma swoje sposoby. Jeśli dobrze się wsłuchamy, usłyszymy wielki ból człowieka, który tę skargę wypowiada. Usłyszymy swój ból i swoje wołanie, bo czy nie jest tak, że czasem każdy z nas w taki sposób woła Pana Boga? Myślę, że każda, przynajmniej większość z nas, ma za sobą doświadczenia dni na tyle trudnych, że zdawało się nam, że zostaliśmy opuszczeni zarówno przez Pana Boga, jak również przez ludzi. I często też przecież myślimy o tym uczynku. Krzywdy cierpliwie znosić. Ale jak to? Ja mam znosić krzywdy? Często, gdy przychodzi czas wielkiego cierpienia, człowiek myśli, że Bóg go puścił albo że Boga nie ma, bo gdyby był, to nie dopuściłby do tego wielkiego cierpienia. I różnie możemy patrzeć na dni naszych trudnych doświadczeń i nasze reakcje. I krótkie opowiadanie, które pewnie już słyszeliście kiedyś. Posłuchajcie. Pewien stary człowiek siedział ze swoim 25-letnim synem w pociągu. Pociąg ma niebawem ruszyć, wszyscy pasażerowie zajmują już swoje miejsca. I kiedy odjechał, młody chłopak był pełen radości, ciekawości. Siedział tuż przy oknie. Wystawił rękę przez okno i czując powiew powietrza, krzyknął: "Tato, zobacz, wszystkie drzewa zostają za nami." Stary człowiek uśmiechnął się. Naprzeciwko nich siedziała młoda para, która widząc to wszystko zaczęła dziwnie patrzeć na tego 25-letniego chłopaka, który zachowywał się jak małe dziecko. I nagle chłopak krzyczy znowu: "Tato, zobacz, chmury podążają za nami. Widzisz ten staw, te zwierzęta?" Para spoglądała na chłopaka z zażenowaniem. Zaczęło padać i krople deszczu musnęły na jego rękę. Ten pełen radości zamknął swoje oczy. Po chwili znowu krzyknął: "Tato, zaczęło padać, mam krople wody na dłoni. Tato, zobacz." Tym razem para nie wytrzymała i odezwała się do ojca: "Dlaczego pan nie zabierze swojego syna do dobrego lekarza?" A stary człowiek uśmiechnął się i powiedział: "Już to zrobiłem. Właśnie wracamy ze szpitala. Mój syn odzyskał dzisiaj wzrok. Widzi po raz pierwszy w życiu." Kochani, po co to opowiadanie? Zanim ocenisz człowieka i zanim go zaszufladkujesz, powinieneś najpierw poznać jego historię. Krzywdy cierpliwie znosić. Kolejny uczynek na naszej trasie. Jest taki człowiek w pierwszej Księdze Kronik, rozdział 4 i tylko jeden werset, ten 10. Ten człowiek ma na imię Jabez. Jego imię jest ukryte pośród setek imion różnych pokoleń izraelskich, które zajmują aż 9 rozdziałów pierwszej Księgi Kronik. I właśnie w tych setkach imion kryje się to jedno imię, Jabez.
Jabez był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabez, mówiąc, ponieważ w bólu porodziła. Z jakiego powodu Jabez był bardziej poważany niż jego bracia? Może właśnie dlatego, że był to człowiek, który cierpiał, że nieustannie doznawał krzywdy. I zobaczcie, że my jesteśmy takimi Jabesami, ludźmi, którzy cierpią, którzy bardzo często w tej naszej codzienności, w tym naszym życiu doznajemy krzywdy. I to cierpienie jest i będzie obecne w naszym życiu. Ale przy tym wszystkim nie można zapomnieć, że tym największym Jabesem był nasz Pan Jezus Chrystus. I wiecie co? Bóg kocha tych, którzy nie wstydzą się imienia Jabez, którzy nie wstydzą się imienia ból, czyli nie wstydzą się bólu, nie wstydzą się poniżenia, nie wstydzą się odrzucenia przez innych, którzy nie lękają się cierpienia, nie narzekają, nie złoszczą się z tego tylko powodu, że cierpią i nie rozumieją dlaczego. Jezus zaprasza nas dzisiaj na spotkanie z Nim. Zaprasza każdego, bez względu jacy jesteśmy, co sobą reprezentujemy i jak się dzisiaj czujemy. I wiecie co? Jezus dzisiaj bardzo intensywnie myśli o nas. Czy wiecie, że Jezus myśli o nas? On pragnie się z nami spotkać. Wyciąga do nas rękę, do nas. Bóg wybiera nas. Właśnie Ciebie. Bo czasami jesteśmy źli, bo czasami jesteśmy dobrzy, bo czasami jesteśmy ubodzy, bo czasami jesteśmy ułomni, bo czasami jesteśmy niewidomi, bo jesteśmy chromi. To jest niesamowite. Zaprasza Cię, bo Cię kocha. I kropka. Tą miłością ojcowską. Jezus kocha wszystkich, zwłaszcza ludzi niedoskonałych i potrzebujących, czyli nas. Mnie i Ciebie, każdego i każdą. I już niesamowite jest to, że ktoś odwzajemnia tą miłość do mnie, że ktoś mnie kocha. I Jezus dziś myśli o Tobie, podejmuje ten ogromny trud i wysiłek, aby Ciebie i mnie odnaleźć, aby dotrzeć do nas. Zobaczcie, że czasami jesteśmy tak zabiegani, i latamy po tych ścieżkach naszego życia, że po prostu nie idziemy tą drogą, którą prowadzi Ewangelia, o której mówi Jezus. I zobaczcie też, że Jezusa przyciągają ludzie, którzy doświadczają jakiegokolwiek bólu, którzy są w niewoli, którzy bardzo często są naznaczeni niemocą, słabością, którzy grzeszą, którzy powtarzają ten grzech od wielu miesięcy, a może i lat. I to dla każdego z nas jest pocieszające. To dla mnie i dla Ciebie jest dobra nowina. I jeśli my rzeczywiście chcemy spotkać Jezusa, doświadczyć Jezusa, Jego mocy, musimy w sobie odkryć jakąś słabość, jakąś niemoc, jakąś chorobę, jakieś zniewolenie, czyli coś, od czego być może chce uciec. Coś, czego nie chcemy mieć w sobie, bo to nas niszczy, ośmiesza, poniża, oddala od innych. Kochani, dla ludzi możemy być trędowaci, ale nigdy dla Jezusa. Bo miłosierdzie Boże, które otrzymujemy chociażby w sakramencie pokuty i pojednania, wylewa się na grzeszników, a nie na sprawiedliwych. Jabez. Przez to, że nosił takie imię związane z jego życiem, jego sytuacją, zwrócił na siebie uwagę Pana Boga. I ta jego postawa sprawiła, że Bóg spojrzał na niego z miłością. I dlatego autor Księgi Kronik napisał, że Jabez był bardziej poważany niż jego bracia. I zobacz, że Bóg liczy się z takimi osobami i nie tylko się liczy, ale On też pragnie przychodzić do nich. Tych, którzy doznają krzywdy. I dlatego też ten uczynek, krzywdy cierpliwie znosić.
Nie tylko przychodzi, ale ma wobec nas jakiś plan. Chce objawić przez te osoby samego siebie. Bóg chce objawić siebie przez ludzi grzesznych, chorych, ułomnych, paralityków. Bóg chce objawić siebie przez ciebie. Jabez może nie liczyłby na Boga, nie odkryłby Boga, który przychodzi mu z pomocą, gdyby nie to trudne, bolesne doświadczenie, które nakazywało mu dać imię ból. I wiecie co? Może właśnie zostaliśmy poranieni jakkolwiek i doznaliśmy wiele krzywd, a może jeszcze doznajemy w swoim życiu po to, aby ta Boża miłość objawiła się w ranach i pociągnęła mnie i ciebie do Pana Boga, a Pana Boga do nas. A Jabez rozpoczyna swoją modlitwę od słów. Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną. I obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło. I te ostatnie, bardzo ważne słowa. I sprawił Bóg to, o co On prosi. Może potrzeba nam takiej modlitwy z Księgi Kronik. Właśnie w tych sytuacjach, kiedy doznajemy jakiejkolwiek krzywdy. Kiedy jesteśmy ośmieszani, obgadywani, obrażani, niesłusznie skazywani. Módlmy się, kochani, o to, abyśmy mogli w swoim życiu krzywdy cierpliwie znosić.